Hej, siema wszystkim, tu Kamruz. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Hearthstone. I moi drodzy, kontynuujemy grę naszym RNG zasem i wymienimy wszystkie podstawowe karty, podstawowe, startowe karty, które dostaliśmy. I trafiliśmy na Garrosha z fajnym rewersem. Dostaliśmy Knife Jugglera, Resurrect, Mad Bombera. Start ciekawy. Ucieszyłbym się z Mind Vision w pierwszej turze. No ale cóż, mamy Blinktrona, żeby podmienić broń przeciwnika. Hop. Teraz pytanie, co dalej? Załóżmy, że nie będzie miał czym zagrać w drugiej turze. Dwóch Knife Jugglerów? Brzmi interesująco. Zaboli mnie, jeżeli będzie mieć Fairy Warax. Nie ma co zagrać. Chwila, coś za 0 many? Coś za 1 many? Nie podoba mi się to. Co on może rzucić za 1 manę? Shield Slam, really? Na niego? Wow. Shield Slam na Knife Jugglera? Czemu? Okej. Jolo. Mamy pewnego Knife Jugglera. Niech będzie. Wykorzystamy to manę w całości. Gdyż w następnej turze rzucamy Blinktrona. Nie wiem, czy będzie mi się to pacało, biorąc pod uwagę to, że będzie mieć dużą szansę na zabicie kogokolwiek z nich. Ale. Czyżby kolejny Shield Slam? Nie. Darujemy sobie Blinktrona. Możemy mieć większe value za pomocą pozbycia się jego broni. Dodaliśmy Barona Geddona. To jest bardzo interesujące. Ale mi grę przycina. Nie mam kompletnie pojęcia czemu. No dobra. Zdaje się, że będziemy mogli rzucić Low Teba, żeby on nie mógł rzucić nic ze speli. Oczywiście Barona Geddona teraz nie rzucimy, gdyż byśmy stracili swoje sfory, więc to się nie opłaca. Blinktron, jeżeli on wystawi broń, żeby stracił jeden tick tej broni. Co ci podeszło? Fairy Warax. Nie wiem, czy mi zależy, żeby pozbyć się tej broni. Shieldblock, kolejny, wow, no okej. Powinieneś najpierw walnąć, a potem użyć shieldblocku, to taki protip. No ale cóż. A, to jest kuszące. Wiecie co, niech zużyje tą broń. Blinktrona możemy rzucić potem. Żeby pozbyć się, nie wiem, Deathbite'u chociażby, które będzie miało większe value. A w ten sposób pozbędziemy się tych mniejszych stworków, będziemy mogli rzucić Geddona, to jest tak plus. Okej. Prosta wymiana. Nie możemy pozwolić mu żyć. I tak będzie mieć duże value, za 6 many. Różnicy, boom. I Baron Geddon. Nie damy ci stakować armoru. Nie. Armoru nie stakujemy. Zużył wszystkie shield bloki. Co prawda shield maidenkę może użyć i shield slamu, ale musi nie mieć najpierw tą shield maidenkę w łapie. Chwila, mind vision. Ja użyłem to poprzez mind vision, czyli on mają, ale nie ma slamu. Ma execute. Jakby zaekwipował broń, super. Super, zaekwipował broń, ponieważ my chcemy użyć Blinktronu i dostać jakąś dużą broń. Ale wiecie co? Nie wiem, czy mi na tym zależy. Nie wiem, czy mi na tym specjalnie zależy. Ponieważ możemy rzucić Sneeda. A Sneed sprawi, że nasze wymiany będą bardzo fajne. Znaczy on co prawda może się wymienić tymi dwoma stworami za Sneeda, ale wciąż będziemy mieli legendarkę. I szansę, że wskrzesimy Sneeda Resurrectem. Myślę, że za duże ryzyko byłoby z brońmi, bo jest dużo broni, które by nie zadały 4 obrażeń temu Berserkowi, a ten Berserk by się po prostu za bardzo rozwinął. Więc...
Ja, myślę, że Stinz jest dużo lepszym rozwiązaniem. Oczywiście Bombera nie chcieliśmy rzucić, no bo. No i prosta wymiana, hop hop. Gorzej będzie, jeżeli będzie mieć Executa, nam wyleci jakaś słaba legenda. No ale cóż. Jednego Executa już zużył, więc zakładam, że nie ma kolejnego. Ile on ma kart? O! Może mieć co innego. Shield Slam? Proszę nie. Okej. Okay. Stwierdził, że zada mi obrażenia. Czy to jest głupie? To jest bardzo głupie z jego strony. Bo dzięki temu ja mam dwóch snilów. To było bardzo nierozsądne. Co moglibyśmy przyzwać z Resurrectu? Myślę, że nic konkretnego. Więc się wstrzymamy. Z jednej strony Faceless nie jest RNG kartą, ale z drugiej strony to jest niesamowicie fan karta. Fan karta, która kopiuje karty, które mają w sobie RNG, więc właściwie można ją uznać za RNG kartę. Co dostaniemy? O. My apologies. Blinktron nie użyjemy. No cóż, wleciała nam bardzo opłacalna legenda, muszę powiedzieć. Jak teraz przeciwnik zagra? Tak, ta legenda jest całkiem okej. Myślę, że jest całkiem okej. Trójmiec za 8 many w ogóle, rekombobulator może być śmieszny. Brawl! Pytanie, kto wygra? Mamy broń! Nie mamy Snida, ale mamy broń. Okej. Okay. Mind Games, coś ciekawego? Niezbyt. Co dalej? Dam sobie armor. To jest kajda za 6 many, mieliśmy 6 many, czemu by nie użyć? Możemy strzelić Resurrectem, zaraz nim strzelę, ale jednak chcę się wstrzymać. Może mi zabije tego Snida? Może. Właściwie co my może z konkretnych pików możemy wskrzesić? Tryona, Snida, coś jeszcze? Chyba z takich konkretniejszych nic. Ragnaros, ulala! W twarz, proszę. Ja poproszę w twarz. Niedobrze. Dobra, let's roll. Okej, okay, powiedzmy, że okej. Okay. Co wyleci? Czy powinienem jego najpierw zniszczyć? Powinienem jego najpierw zniszczyć, bym miał większą szansę, że mi wyleci z powrotem. No ale dobra, trudno. Hopa. By the light! Zakładam, że... to może mi dać sporo armoru. Ale na cholerę. Lavatane jest okej, ma bardzo przyjemne staty. Beginie od Big Game Hunter, ale trudno. Pozbędziemy się aż Bringera do końca. I następnie użyjemy Blinktrona. Chcę zajechać tego Warriora, mamy dużo obrażeń na stole i wszędzie. Więc to jest dobry pomysł. Ej, wygrałem przeciwko Control Warriorowi. To naprawdę przyjemne. Deadbite, o, jaka szkoda. Zranił się, to najważniejsze. Ale dostaniemy armorów! Uhuhuj! Czekaj mnie, co wyleci z niego. O, panie! GG! Na tym musieliśmy wymieniać broni Blinktronem. GG! Nie, ten mecz był zabawny, muszę przyznać. Ten mecz był bardzo zabawny. A więc widzimy się za momencik. I kolejny pojedynek. Zostało nam 9 pojedynków do uzyskania złotego Anduina. Grałem przeciwko Anduinowi, to będzie bardzo ciekawe. I dostaliśmy brutalnego ogra, Mind Games. Wymienimy te dwie karty, bo są za drogie. Brutalny ogr jest spoko, ma 4 ataku przeciwko Priestowi. Druga, trzecia, czwarta tura, piąta tura, bardzo ładnie. Bardzo ładny kerw. Przydałby się jeszcze tylko Mind Vision. Zdecydowanie by się przydało Mind Vision. Nie dostaliśmy niestety. To było perfekcyjne. No ale cóż.
Nie ma to nie ma. Nie będziemy rozpaczać. Lepsze jest to, że brutalny ogr przeżyje atak podpakowanej przez Velenchozena kleryczki. To jest bardzo przyjemny fakt. Thank you. Well played. No dobra, myślę, to jest bardzo ciekawe, ale z drugiej strony mogę ją podleczyć i dobrać kartę, więc... Z drugiej strony mana. Dobra, jebać. Niech będzie. Uderzył ją jeszcze raz, to było perfekt. No dobra, dobierze inną kartę, to jest ten minus. Z drugiej strony... My zaoszczędziliśmy monetkę i myślę, że to może się opłacić. Myślę, że to się może dużo bardziej opłacić. Czy może mi go dopalić ze smajta? To też jest ryzyko. Czy co? Podleczysz ją? Dobierzesz kartę, ale nic więcej nie wyrzucisz? Czy wystawisz coś na pole gry? To jest pytanie, nie? Czy opóźnisz sobie tempo? Nie, woli dobrać kartę. Co jest całkiem słusznie. Dobrze. W takim razie, Sarek. Na razie nic konkretnego nie mamy. Właściwie nic tam nie umarło chyba, nie? Tak, nic tam nie umarło, więc... Ciekawe co by się stało, gdybym użył Resurrectu, kiedy nam nic nie umarło. Chyba raczej byśmy nic nie przyzwali. To ja raczej tak. Bomb Lobber, jeżeli nam zginie, też nie będzie. Na razie nie mamy nic konkretnego. No ale cóż. That's still? Wow, nieźle. Nieźle go bijemy. Mind Vision. Spoko, ciekawe co mi pobrał. Użyjemy Mind Gamesu teraz, za bardzo mi się ciekawi, co nam może wylecieć. Hop. Spell Power, może być. Nie przyda nam się, nie mamy nic pod spele. Ale jak nam podejdzie Stat Steel albo Mind Vision, czemu by nie? A Żurtek nie jest złą opcją, za 4 many przyzwaliśmy kartę, która nie daje doboru, ale jest 4x4 i Spell Damage. Może być, może być. Mogło być zdecydowanie gorzej. Belcher. Jolo, dwa razy tu. Nie wyszło. Nie wyszło. Mogłem w sumie zaatakować ogrem i zwiększyć. No dobra, postawiłem na RNG. Miałem nadzieję, że walnie bomber dwa razy Sledge Belchera. Niestety nie walnął. Niestety. Resurrect? Easy. Podleczysz mimo, że smokowca? Chwila, smokowca? What the fuck? A, on się nazywa smokowiec w polskiej wersji. Mi się zapamiętało jakoś. Azure Drake. Lazurowy smokowiec. Kolejny Tacyl. Ja pierdzielę, i on ma kart w łapie. Ciekawe, co mi ukradł. Is someone injured? Interesujące, ale nie. Hop! I hop! Nie damy mu dobrać więcej kart. W sumie to by nie było takie złe, jak teraz rozkminiam, bo by stracił jedną kartę. Ale nie, noż. Dobra, spieprzyłem. Mogłem sobie go podleczyć. O, doktor Boom. Nice. Not really. Zwiększmy szansę, że walniemy. Wow, serio. Wow.
Sneed, powiadasz? Wiesz co, pobawimy się w twoją grę. Zobaczymy, czyje RNG było lepsze. W poprzednim pojedynku wygrałeś, ale ja się nie podaję, ponieważ ja jestem RNGzas. Więc nie będzie, nie ma tak dobrze. Nie ma. Zdecydowanie nie ma. To będzie pojedynek mistrzów. Tylko, że mam dwa razy Resurrect. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do you wonder? Mind games. Troszkę boli. Zabij czawiec, mech. Jeszcze jednego. This gonna be good. This gonna be good! Engaging TC-130 mental dislocator. Okej. Uznajmy, że okej. Będziemy w wymianę. Co dalej? Podleczymy jego. Boję się, że mi mógł zabrać MC Techa. Dwa razy Tatsin, moi drodzy. Paśniemy. Za bardzo się obawiam MC Techa. Użył dwa razy Tatstilu. Szansa na to jest duża. Ja chyba miałem dwa razy MC Techa. Nie, miałem jednego MC Techa w deku wtedy, kiedy używał Tatstili, ponieważ poczetł mi jako pierwszy draw ten MC Tech. Więc, no dobra, szansa jest. Zawsze jest. Za bardzo się boję. Moi drodzy, za bardzo się boję. Shadow Manners, no okej. Wymieni się za Sneeda. Hop. Let me change your mind. Okej. On wszystkim idzie w twarz, Sokinsyn. Pytanie, czy chce Gaorę kombobulantność. Co mi może wylecieć za 8 many? Serio, nie wiem. Tyrion? Zależy mi na Sneedzie zbytnio. Bo z niego może wylecieć kolejny ten. Damy tamto. Długo nie pożyje, ale... na leki. Dobra. Mam ci techa, to mam ci techa. Ja mam to w dupie. YOLO. Battle Knight. Pytanie, co on sobie przyzwie. Kutysa jest okej. Hop. Tyrion! Well? You might feel a little tingle. Ready for action! Nie wierzę! Że on czemu nie zaatakował tym... W sumie ja rozumiem, czemu wymienił, żebym się nie podleczył, ale o mój Boże. Idzie wymiany. Całkiem słusznie. Nie jest dobrze. Hop. Czy ja ginę teraz? 9, 12 życia. Nie, nie ginę. Jeżeli ma jakiś spell... 8, 12. Mógłbym się uleczyć. Z jednej strony mógłbym rekombulantnąć jego i się uleczyć. Z drugiej strony będę mieć przejebane. Ponieważ nie będę mieć wystarczającej kontroli na stole. Tak uważam. Jeżeli ma jakąś dopałkę, jestem martwy. Chyba ma, skoro idzie w twarz. Może dobrać. Chociaż targetował już mnie, więc raczej coś ma. Nie. Podeszło mu. Stop dekował. A nie, w ten sposób. Zabił wszystko. A ja mu to przejmę.
Well played. No tego na pewno nie rzucimy. Okej, tamt jest spoko. Myślę, że tamt jest spoko opcją. Nie będzie mieli aż tylu obrażeń, ale przynajmniej żaden charge nas nie zabije. To mi się nie jest taka za obrażeń. O mój Boże. Walnij mnie w twarz, jestem martwy. Walnij miliona, przeżyję. Niedobrze, więc ta 5-4 byłaby lepsza. O mój Boże, ze wszystkich broni. Nie wierzę. Dobra. Pozbywać się tego taunta? Kogo z nich się pozbyć? Potrzebuję obrażeń, pieprzysz to. Pozbędziemy się tego taunta. To jest spoko opcja. O ile nie ma jak nam zadać 3 obrażeń. I Ragnaros nas nie trafi. Shadow War Dev boli. Tak, boli, nie będę w stanie go zabić. Bo albo ja zginę, albo będę mógł zadać się. O, w sumie nie! On ma Fairy War. A dobra, i tak zostanie oberwie, ale. Nie oberwie za dużo. Okej, nie zaatakował? Za bardzo się boi. Jade Serpent Guide. Dupa. Poddaję się, to jest GG. Nie wygramy tego. I jesteśmy z powrotem, moi drodzy. Tym razem, uwaga, nowość. Grałem przeciwko Walirze. Co jest bardzo interesujące. I mamy Resurrect. Nie jest to dobry start, ale chcę to zagrać. No to jest Cho. Chcemy zagrać Cho. Cho by na to. Chcę. Tak bardzo chcę. I ja to zrobię. Fuck yeah! Przygotujcie się na siłę. Pamiętajcie, głowa jest ważniejsza od mięśni. Cho wam to udowodni. Co wam to udowodni? Mamy tutaj siłę w postaci brutalnego ogra. Jest silny i jest głupi. Mamy Cho, który nie jest silny, ale jest mądry. Kto przeżyje? Pytanie do was, kto przeżyje? Nie próbuj mnie zdenerwować, gościu. Serio, nie próbuj mnie zdenerwować. Nie próbuj. Cóż, Cho nie będzie bić. W sytuacji, kiedy mam Knife Jugglera i brutalnego ogra, on zrezygnuje z ataku na Cho, ponieważ wie, że będzie zajechany przez naszą siłę. The light protects me. Co ty próbujesz? Backstab. Dziękuję za backstab. Nie będę ukrywać, że mnie to... Ty kurwo. Zjebałem. Z
Zjebałem, moi drodzy. Zapomniałem, że mu oddaję backstab. O mój Boże, ale to był fail. Inaczej, może się skusi na brutalnego ogra. Może się skusić na brutalnego ogra. W sumie to by mi się bardziej opłacało. Jep. Nie jest dobrze. O mój Boże. Ale zjebałem z tym backstabem. On dalej jest mi w stanie zabić czoło, ale mi odda backstab wtedy. Chociaż tyle. Spokojnie, odzyskamy sobie czoło za pomocą resurrectu. No to się nie martwmy. To Northrend! Dobra, słuchaj mordo. Bomber! Jest prosta sprawa. Atakujesz się go. Well... Nie jest dobrze, będzie mi mógł nie wyczyścić stół. Zabije mi czoło, użyję backstabu, dobije tego typa z noża. Będziemy mieć jeszcze 5 many. Rzucimy Slina na zadanej turze, a potem 2 razy resarek, żeby odzyskać czoło. O, może plan B. Pytanie, co on zrobi? Taką wymianę... Ej! Czyżby on docenił siłę przyjaźni, jaka występuje w czoło? O mój Boże, on docenia siłę przyjaźni. Rogal jest prawdziwym przyjacielem Cho, on go nie zabił. O mój Boże. On jest moim przyjacielem również. Jeżeli on jest przyjacielem Cho, to on jest moim przyjacielem. Okej, okay, jeżeli ten typek nie będzie atakować Cho przez całą grę, ja mu dam wygrać, nawet jeżeli będę miał wygrać i zadać ostateczny cios, ja mu dam przeżyć. Ponieważ on jest przyjacielem Cho. A tak, a przyjaciół się nie bije. Nie zabija, chciałem powiedzieć. Co wyleciało? Przez lagi w grze. Nie jest to zbyt dobry pick. Co, Knife Juggler? No raczej wymiana jest oczywista. To jest przyjaciel Cho, o mój Boże. To jest przyjaciel Cho. A więc jest naszym przyjacielem. Dobra, w takim razie rezarek. Damy mu rezarek. Bo to przyjaciel. Bierz, przyjacielu. Odzyskaj. Jeszcze jedno. A czemu by nie? O mój Boże. Daj mi coś. Dam ci Might Vision, czemu by nie? Well. Hop. My hand is too far. O, jaka szkoda. Evisi raid. Ale nie martw się, mój drogi, masz resurrect. Ja też. 2 na 1, niezbyt kuszące. Boże, ten koleś potrafi się bawić. O mój Boże, na rankingowym. Jak ja go... My apologies. O mój Boże. Uwielbiam go. Nie! O mój Boże, zabrał mi najlepszy target. Nie! Czemuś to zrobił. Zapchamy mu łapę gorszymi kartami. Co dostanę? Backstab, okej. Okay. Daj mi jeszcze jedną kartę. O, Mind Vision. Łap coina. Może ci się przydać. Ja odbiorę za to, to, co należy do mnie. O, dokładnie o to mi chodziło. Przykład sobie coś skrzesimy. Dwa razy. The thrill of the hunt.
sumie. Daj mi to. O, się wymieni tak, a już mi to nie przeszkadza. Graj, przyjacielu! Yeti. Boże, spotkać takich ludzi to jest złoto. Rogal jest przyjacielem Cho. Jeszcze chyba nigdy nie grałem przeciwko Rogalowi. To fakt, nie grałem przeciwko Rogalowi. Cóż, wiemy, że Rogale są przyjaciółmi Cho. Kiedyś były Priesty. Kiedyś Priści byli przyjaciółmi Cho. Ale już nie są. Już nie są. To są skorumpowane Priesty. Teraz Rogale są prawdziwymi przyjaciółmi. Ile tych backstabów? Co ja z nimi zrobię? O mój Boże. Monetka. Zapychamy łapkę. O Boże, on ma dwie monetki! Jak? Skąd? Mind Vision, o mój Boże. Tak, więcej monet. Backstaby, ile on tych... O mój Boże. O mój Boże. Chwila. 5, 6, 7, 8, 9. Nie! Za dużo backstabów. Pożywa resurrekcję, ja chcę resurrekcję. O, auć. Powinieneś sobie wymienić broń. Tak, by the way. We must cleanse. A, w ten sposób. Dobra. On musi mieć tutaj resurrekcję, bierzemy ją. On nie używał resurrekcji. To musi być resurrekcja. Skopiowaliśmy mu Mind Vision. Daj mi resurrekcję! Nie chcę Mind Vision! Mamy 25% szans. O mój Boże, mamy jeszcze mniej procent szans. Proszę, daj mi resurrekcję! Nie dostaniesz więcej, szkoda. Dobra, możemy wykorzystać backstaby. On ma zapełnioną łapę monetkami i Mind Vision, więc już nie dostanie backstabów. A my możemy je użyć tak, by się nam to pocało. Ale czy chcemy, możemy sobie zostawić na przyszłość. Wymienić się tak. On nie ma backstabów. Dobra, zrobimy coś takiego. Zrobimy coś takiego. Zrobimy coś takiego. GG! Cho wygrał grę! On nie ma jak dobierać kart, moi drodzy. On nie ma jak dobierać kart. A nie, backstabami nie zabija mi Cho. On nie ma jak dobrać kart. On nic już nie działa, moi drodzy. On nie ma jak tego wygrać. Cho wygrał grę. Oj tak, piękne zakończenie tego dnia. Backstaby, tu i tam. Może mi dobić jego, może mi dobić jego, może... Ale tego mi nie dobije. Więc nie ma szans wygrać. Ciekawe, czy on podejrzewa, czy mam coś... konkretnego w łapie. Może mieć nadzieję. On chyba nie ma tej resurrekcji. O mój Boże. Ta gra. Ta gra, moi drodzy.
Ta cisza. Ta cisza, kiedy on zdaje sobie sprawę, że chyba nie wygra. Ta monetka! Piękne. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi bardzo. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia jutro. Pa, pa.